Hej, z tej strony Malwina Grabowska. Witam serdecznie w kolejnym filmie, który mam przyjemność stworzyć dla Craftwany. Dzisiaj obejrzymy sobie nową kolekcję od Primo Marketing, kolekcję Avec Amour, kolekcję, w której, jak widzimy, królują róże, mięta i złocenia. Kolekcje Avec Amour i kolekcja Postcards from Paradise to pierwsze kolekcje, które pojawiły się w nowej wersji. Duże arkusze są teraz pakowane po 14 arkuszy w foliopaku, nie są już w bloku klejonym, więc nie jest to pomyłka. Jeżeli trafił do Ciebie taki blok i zastanawiasz się, czy wszystko jest w porządku, tak, wszystko jest w porządku, jest to nowe podejście tej firmy. Od teraz wszystkie duże bloki będą prezentować się właśnie tak. Ja osobiście muszę się przyznać, że nie jestem zbyt wielką fanką tej zmiany. Zdecydowanie wolałam, kiedy mieliśmy więcej arkuszy w kolekcjach. Natomiast to, co mi się tutaj podoba, to to, że możemy wykorzystać pierwszą stronę właśnie z kolekcji, tę stronę okładkową. Ona z jednej strony ma już złocony papier, jest to ta sama gramatura, co papierów w środku, a po drugiej stronie, jak widzicie, mamy elementy do wycinania. Te elementy nie są złocone, dlatego że złocenia mamy tylko po jednej stronie papieru, po drugiej stronie mamy już matowe arkusze, natomiast są to i tak naprawdę piękne elementy. Kolejny arkusz w kolekcji to scenka, którą teraz widzicie. Arkusz naprawdę mocno różowy i bardzo złocony, dużo się na nim dzieje. Dookoła mamy delikatną ramkę ze zdobieniami charakterystycznymi dla właśnie Primy. Arkusz jest niezwykle kwiatowy i bardzo urokliwy. Z drugiej strony natomiast mamy już delikatny arkusz, lekko zdobiony, miętowy, w drobne niebieskie kwiatuszki. Drugi arkusz z kolekcji, również bardzo kwiatowy, jest podobny do drugiej strony poprzedniego arkusza, bo również mamy te delikatne niebieskie kwiatki, ale oprócz nich mamy też drobne złocenia w postaci listków i dodatkowo też mamy do tej kompozycji dodane róże i piwonie. Na drugiej stronie natomiast mamy znów delikatny zadruk. Zazwyczaj tak jest, że z jednej strony ta kompozycja jest dużo bardziej bogata, a po drugiej stronie mamy już takie spokojne, delikatne arkusze do wykorzystania. I tutaj, jak widzicie, delikatny biało-różowy wzór kwiatowy. Następny arkusz poniekąd jest arkuszem elementów do wycinania, ale takich większych elementów, oczywiście również złocony. Mamy złoconą rameczkę z panią bardzo charakterystyczną dla tego stylu i uwielbiane przeze mnie też ramki z kwiatkami. Bardzo ładnie to wygląda i szczerze powiedziawszy, z tej kolekcji najbardziej odpowiadają mi właśnie te elementy kwiatowe i ptaszkowe. Średnio jestem fanką tego wzoru właśnie z ludźmi. Nie widzę jakoś za bardzo dla siebie tam pola do popisu. Myślę, że zdecydowanie chętniej skorzystam z tych arkuszy kwiatowych. Następny arkusz również jest dość ciekawy, bo mamy w nim paski. Paski ze wzorami występującymi na pozostałych arkuszach, więc tutaj możemy się też pokusić o jakąś ciekawą kompozycję. A po drugiej stronie mamy arkusz ze wzorkiem, z serduszkami, z kwiatkami, już taki bardzo, bardzo różowy. Z jednej strony jest ten mocniejszy akcent tych serduszek, natomiast mam wrażenie, że i tak ta strona jest dość delikatna.
I teraz przed nami mój absolutnie ulubiony arkusz z całej kolekcji, totalny faworyt. Jak go zobaczyłam na żywo, to się po prostu tak zakochałam w tym panelu z ptaszkiem, z tymi kwiatami, w tej rameczce. No to jest po prostu cudowne. Najchętniej bym to po prostu sobie oprawiła w ramkę i powiesiła na ścianie. Ale myślę, że powstanie z tego pewnie jakiś album, bo naprawdę tak mi to pięknie pasuje na okładkę albumu albo jakąś taką stronę, gdzie ta grafika będzie bardziej wyeksponowana. Naprawdę, ja jestem totalnie zauroczona tą stroną. A po drugiej stronie mamy wzorek również kwiatowy. To są, wydaje mi się, kwiaty w wazonach i oczywiście arkusz bardzo różowy, ale też już spokojniejszy niż ta strona ze złoconiami. I przed nami ostatni arkusz, który również bardzo mi się podoba. Pewnie się domyślacie dlaczego, bo występują w nim właśnie i te ptaszki, i te kwiaty, o których już wspominałam, że tak bardzo mi się podobają w kolekcji. Arkusz złocony, delikatnie lśniący, ale nie za bardzo, bo jak na mój gust, na przykład w tym pierwszym arkuszu było aż za dużo tych złoceń. Ja wolę, jak coś tak delikatnie się błyszczy. Niech się błyszczy, ale nie aż tak mocno. A z drugiej strony, jak widzicie, mamy piękny pattern i z tych takich delikatniejszych wzorów myślę, że ten jest moim ulubionym. W kolekcji znajduje się jeszcze jeden arkusz z elementami do wycinania, ale jego niestety Wam nie pokażę, bo zdążyłam już go pociąć, zanim zabrałam się do nagrywania tego filmu. Nagrywam go tak troszkę na ostatnią chwilę, ale za to przed nami teraz rabonsy. Rabonsy, czyli grafiki, które możemy przenieść na różne materiały, byle były twarde i dało się wetrzeć ten wzorek w nie, czyli na przykład właśnie w drewno czy w szkło, plastik, jakieś takie twarde powierzchnie. W opakowaniu mamy drewniany patyczek, którym dociskamy grafiki do naszego podłoża, mocno szorujemy po folii ochronnej i w ten sposób przenosimy grafikę na naszą pracę. Kolejny mój must have w każdej kolekcji to chipboardy, czyli naklejki na grubej tekturce. Zawsze występują ze złoceniami i zawsze lądują w moim koszyku, kiedy zaopatruję się w nową kolekcję z Primy, dlatego że są to bardzo fajne elementy i uwielbiam je wykorzystywać, bo są takie grubsze, przyciągają zdecydowanie uwagę, stanowią ciekawy dodatek i są fajną odmianą po płaskich efemerach. A skoro o efemerach mowa, to jak widzicie, mam też dwie paczuszki efemer dostępnych w tej kolekcji. W jednej znajdują się 54 elementy i w drugiej znajdują się 42 elementy. Z tyłu każdego opakowania możecie zobaczyć sobie, jak wyglądają elementy, które znajdziecie w danej paczuszce. Otrzymujemy po dwa wzorki z każdego i tutaj możecie zobaczyć, jak one mniej więcej wyglądają. Wydaje mi się, że wszystkie mają złocenia, ale nie dam sobie ręki uciąć. Niektóre mają takie naprawdę drobne jakieś te elementy typu kropeczki czy pojedyncze listeczki, ale gdzieś tam ten błysk się mimo wszystko przewija. A skoro rozmawiamy o Primie, to nie możemy też przemilczeć pięknych kwiatów dostępnych w kolekcji. Dostaniemy kwiaty papierowe, wykonane z papieru morwowego, czyli odpornego na wilgoć, na uszkodzenia, bardzo wytrzymałego. W kolekcji, jak widzicie, są też takie mniejsze kwiatuszki, listki, sprężynki, które pięknie wyglądają w projektach. Ale w tej kolekcji dostaniemy również kwiaty materiałowe i jest to ten właśnie czwarty zestaw, ostatni, właśnie ten, z trzema kwiatami wykonanymi z materiału. Nie mogę również przemilczeć Mix Vanek. Powstał zestaw pasujący idealnie do tej kolekcji. Będzie bardzo ładnie współgrał z kolorystyką i ze wzorkami Avec Amour. A numer tychże Mix Vanek to MM42.
Dajcie koniecznie znać, co myślicie o kolekcji. Ja z początku przyznam, że byłam dosyć sceptyczna, bo nie są to do końca moje klimaty, ale przekonały mnie właśnie te wzory kwiatowe i koniec końców jednak zawsze wybieram wszystko, co różowe. Więc jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Na żywo ta kolekcja prezentuje się wspaniale. Nie mogę się już doczekać tworzenia z nią. Właściwie jeden projekt mam już w trakcie, projekt większy. A zatem ja wracam do tworzenia, a Tobie dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!